Henryk Turczynowicz. Postanowienie podpisał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Wyciąg z decyzji ministra obrony narodowej nr 473 łamane przez KOM z dnia 19 marca 2012 roku. Na podstawie artykułu 2 ustęp 1 punkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 1999 roku o szczególnych zasadach, warunkach i trybie mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym niżej wymienionych oficerów z dniem 3 maja 2012 roku mianuję na stopień porucznika. Panią podporucznik Leokadię Szwaba. Pan podporucznik Mieczysław Łaszczyszyn. Pan podporucznik Zygmunt Paluchowski. Decyzję podpisał minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. Szanowni Państwo, pozwólcie, że w imieniu prezydenta miasta Świnoujścia Janusza Żmurkiewicza, również swoim własnym, również mieszkańców Świnoujścia, serdecznie podziękuję Wam za ten trud, który włożyliście w wyzwolenie Polski, ale również w jego budowanie w tak trudnych i ciężkich dla Was czasach. Gratuluję tych odznaczeń, które uzyskaliście dzisiaj. I chciałabym powiedzieć, że doceniamy tą drogę, którą przeszliście. Jesteśmy wdzięczni za pot, krew i łzy, które wylaliście na rzecz budowania społeczeństwa polskiego, lokalnego naszego społeczeństwa. Jestem przekonana, że wszyscy mieszkańcy Świnoujścia są wdzięczni za władz porządkowych i ustawodawczych, za to przyjęcie. Tak doniosło mnie, tym bardziej, że działamy w takich trochę specyficznych warunkach. Nasze pomieszczenie na dole jest w remoncie, ale no, tutaj tak to samo. Chciałem zapewnić, że nasz związek kurczy się bardzo i od początku zaistnienia na terenie miasta Świnoujście było od nas około 800 osób, to znaczy podopiecznych i kombatantów. W tej chwili ta liczba jest już w pierwszej setce się mieści. No, najgorsze jest to, że poniżej 80 lat już nie mamy kombatantów. Stąd utrzymanie tych władz organizacyjnych, zarządów, tak? No, to jest trochę kłopotliwe. Dlatego jeszcze raz dziękuję dla władz miejskich i porządkowych, dla komendy uzupełnień za tą organizację wzruszającą. Przez tutaj nawet tych czterech osób, które siedzą, każdy reprezentuje swoją inną działalność bojową. No niestety w tym naszym związku mamy przedstawiciele ze wszystkich rodzajów broni i związków taktycznych i tak dalej. Staramy się być organizacją apolityczną, nie krzywdzić jednej kosztem drugiej i odwrotnie, jak widzicie Państwo, mamy i frontowców, i działaczy, i tych, którzy działali już po wojnie. Dziękuję dla wszystkich i życzę. Ja chciałabym zadeklarować w imieniu miasta pomoc. Tak długo jak będziemy mogli, a będziemy się starali, żeby było to jak najdłużej, żeby Państwa wspierać w tej działalności, którą prowadzicie. Opiece również nad kombatantami, które tak jak Pan wspomniał, no, jest niestety z każdym rokiem coraz mniej. Dziękuję jeszcze raz dla Pani i przypomnę przekazać to podziękowanie dla Pani. Przekażę. Dobra, dla Pani do dzieci. Ja dopiero wczoraj wróciłem. Jeszcze tacy aktywni. No cóż, teraz możemy faktycznie uwagę zakończyć na tą uroczystość, tak? Dziękujemy.
Thank you.